Witamy ponownie z Kwidzyna. Teraz, jak obiecałem, będziemy obchodzić właśnie ten kościół. O, proszę. Świetnie zachowana kopułka. No i w takim mieście jak Kwidzyn są cechy, które można znaleźć do przedresetowych budowli. Ale teraz idziemy akurat zrobić kościół, ale nie jeszcze z tego ujęcia zrobię, bo tam nie będzie widać. Ciekawa wieża. Ciekawi mnie, co to taka lilijka jakby dziwna. No i wiadomo, dalsze elementy. Tej wieży. No ale pójdziemy to dalej wytłumaczę. O co kaman. Wędrując z Maryją spotkasz Jezusa. Kogo spotkam, jak będę spacerował z Ireną? Spaceruję z Ireną. No, pierwsze co się rzuca w oczy, to wiadomo okulus. Okulus ten główny i te okulusy boczne. No, zaraz będą obydwa widoczne. O, są obydwa. I po prawej, i po lewej stronie, na wysokości, powyżej trochę drzwi, na wysokości tego balkonu. I oczywiście dwóch jakichś, dwie jakieś są istotki. Jedna jest z mieczem. To jest z mieczem jakiś kolega, a ten nie wiem co trzyma, książkę chyba. Warto się przyjrzeć szczegółom. Nie, właśnie to w szczegółach tkwi wszystko. A, jeszcze miałem ująć właśnie to, co jest istotne w tego typu budowlach, czyli żaluzje chłodzące. Tu akurat tego nie zdemontowano. Wprowadzono taki jakby ornament lekki i jest jakaś forma ozdobnika. Tutaj są jakieś lipy pozakładane. Nowożytne, też jeszcze z kopułkami, niby imitującymi. Tak samo tu. Może oryginał. Ale nie dałbym sobie głowy uciąć. Budowla ciekawa. Widać, że było to wietrzenie. Idziemy od tej, od tej strony. Teraz idziemy na, wbrew regułą, stroną lewą i sobie możemy popatrzeć i popodziwiać. Może z tej strony ujmę, co to kurczę jest za symbol, bo nie bardzo mi się to, czy to jest jakaś forma krzyża. Tutaj u góry forma wstążki jakiejś, ale kopuła na pewno, z odbiornikami, z antenami, widać schłodzeniem.
mocna obudowa w kwadraturze. Tu podobne okna witrażowe, które kiedyś na pewno nie były witrażami. Były to puste przestrzenie, prawdopodobnie wlotu powietrza do chłodzenia jakichś, no, powiedzmy, urządzeń, które się mocno grzały. Nie będziemy mówić co, bo tu można tylko snuć domysły. Tu mamy oczywiście dwa okulusy. Tu i tu. Wstawione później. To okienko to też było okienko wlotowe. Wstawione później tak samo. O, tu jest, proszę bardzo, jeszcze następny wlocik okulus. No. I tu oddanimy. I tu. Pięknie widać jak okulusy. To jest tak, jakby doładowanie powietrzem do chłodzenia. I to powietrze, nie będę wchodził tutaj do tego kościoła, ale to idzie do góry, to powietrze zapewne jest zabudowane, tak samo jak w katedrze elbląskiej, ale to powietrze idzie od dołu do góry. Zgodnie. Oktagonalne. Tak, i to jest jeszcze kształt oktagonalny. Tu są podpory, czyli tu musiało się coś dziać mocnego, czyli jakieś prawdopodobnie wibracje. Proszę bardzo, tu jest następny oktagon. I następna wieża, czyli tu musiały być dwie potężne cewki współpracujące z jakimś, no, powiedzmy, dużym transformatorem, bo tam w katedrze zamku, tam to były, musiały być naprawdę potężne. No i tak to wygląda ten kościół Trójcy. I to by było w zasadzie na tyle. Ktoś będzie chciał więcej, to sobie przyjedzie i spojrzy. Tu dookoła na tych wieżyczkach oczywiście widać, że to są żaluzje chłodzące i nikt tego nie powie, że nie. Dobra, to by było na tyle. Idziemy koszary z wierzchu zrobić.